Po nocy spędzonej w dziczy wyruszamy, aby zobaczyć najbardziej wysunięty na północny zachód punkt USA, Cape Flattery. Oprócz tego w drodze do Kalifornii odwiedzimy znane miejsce z kultowego filmu i nie tylko. Jak piękna może być natura Stanów Zjednoczonych oraz co się jeszcze dzisiaj wydarzy, usiądź wygodnie i oglądaj do końca. Mam nadzieję, że tu nie ma niczego, co nas będzie chciało pierdolić. Tutaj nie ma wjazdu, więc idziemy na wycieczkę pieszą. Tutaj możemy znaleźć rośliny, które mogą być inwazyjne dla roślin natywnych, które rosły tu już wcześniej, czyli po prostu tak jakby naruszyć ekosystem, który tutaj działa. A przez to, że to jest rezerwat przyrody, to oni chcą to zachować jak najbardziej naturalnie, więc obowiązek nasz jest zgłaszać wszystkie rośliny, jakie tam zobaczymy. Go! Oj, za długo się zbieraliśmy, jak to Szymon już będzie kończył ten. Szymon już będzie wracał zaraz. No mówię. Idziemy najbardziej wysunięty na północny zachód punkt. Ten punkt został wynaleziony i nazwany przez Jamesa Cooka w 1782 roku. Nazywa się Cape Flattery. Idzie się tutaj przez jakiś las. Ogólnie jak jechaliśmy, to wygląda jak dżungla. Znajduje się to również w rezerwacie przyrody. No i po tyle, no. Ktoś tam jeszcze będę po drodze mówił, nie? Warpaty. Słuchajcie, wiecie, że zanim jeszcze powstały drzewa i ogólna taka znana nam roślinność, albo drzewa iglaste, były same paprocie? Świat porastały paprocie. A nie dinozaury? Wow. Wow, jaka woda. Patrzcie. Ja, czasami to wygląda jak GoPro. I tutaj Indianie do tej pory urzędują. Normalnie. Po tym znaku, co tam zatrzymaliśmy się, jest w ogóle zapas palenia i spożywania alkoholu. Idziemy do następnego takiego małego punktu widokowego. I woda jest po prostu... Widać, że to jest zachodnie wybrzeże. Woda jest przepiękna. Wlatujemy tam? Uuu, ale by była miazga tam wlecieć. Ale tam się dzieje. Cholera. Nie, możemy spróbować. Ej, upada. No, chłopie, przecież my wczoraj, gdybyśmy się zatrzymali mile później, to byśmy nie mieli drona. A, no, tam na tym. Ja mówię, już się zatrzymujcie, już się zatrzymujcie. Widziałem, nie? I kurwa, za chwilę. Czy stracimy drona? Żegnaj, Patrycja. Masz misję. Ale jajca, ultra ładnie. Czuję się, jakby to miało się załamać czy coś. To dzisiaj najładniejsze miejsce, jakie zobaczymy. Najładniejsze? Dzisiaj, no. No później to samochód, nie? No, to... no później jeszcze dwa miejsca mamy. I do tu. Tu on tam sobie na samą krawędź poszedł. No, na samą krawędź. Tam jest materiał powodowy. Będziemy na pały iść z tym. No, my też zjadaliśmy dronem, więc ktoś zaczął dzwonić po pały. Dobra, idziemy nielegalną drogą. Wow! Kurwa! Kurwa! Mądre! Mądry! Mądre, 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 odkrywczo! Odkrywczo, odkrywczo, odkrywczo. Mamy nowe sposobności? Gdzie śmieć? Przecież się trzymam drzewa. No chuj, to, że trzymasz drzewa, kurwa, drzewa się może nie trzymać. Co panowie powiecie o tym miejscu? Nie chciałbym tu powiedzieć. Tam to pani wzięła od nas. Nazwę kanału. Ale się pieni, ale patrzcie, tam być, nie? Gdzie? Nie chciałbyś? Kurwa, oczywiście, że nie. Ja bym tak sobie wleciał, o tutaj, do tego bigosu w środek.
Co? Jakby tam była jakaś taka dziura. Patrz tamto, w tamto miejsce, gdzie są te cztery skały, nie? I tutaj przy tej największej skale się tworzy pasiek Gilei teraz. O no. To jeszcze nie był, był większy wcześniej. No tutaj mówisz, tak? Patrz. Tak, dokładnie o to. No, że tu się tworzy... Wir? Patrz. Zobaczysz, patrz tu. Nie? To lewa skała, dobra. Chodź to tu, tutaj ci goście schodzili wcześniej. Chodźcie, no zobaczymy coś fajnego, nie? Pamiętajcie, że to nie są polskie lasy, tu mogą być pająki, tarantule. Mateusz, uważaj, bo tu w lasach mogą być tarantule, kuny, dziki, jenoty. Tam jest plażka. Dobra, home point updated, jazda. No, 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 tym dziadem, no. Perfekcyjne lądowanie. Długie jak nieszczęście. Dawaj, zabieramy to i tyle. Jak, jeśli wszystko z nami wróci, będzie super. Jeśli pieniądze jeszcze z nami wrócą, w Polsce już będziemy bezpieczni. W Polsce już jesteśmy zabezpieczeni. Kryjemy się do Astoli. Pojedziemy przez wybrzeże do Redwood National Park, czyli do parku, w którym są największe drzewa świata. Myślicie, że ten, w czwórkę obejmiemy to drzewo? Nie. To na pewno jest szersze od tej drogi. Na pewno. Płaski ląd. Jedna rzecz ze Stanami Zjednoczonymi jest taka, że stajesz na stacji, zwykłej jakiejś stacji na Zadupiu, kupujesz się dla niej, jest zajebiste. To jest kozackie po prostu. Słuchajcie, jesteśmy już na granicy z Oregonem. Dokładnie jedziemy do miasta Astoria, w którym był nagrywany film Goonies, w ogóle bardzo kultowy. Tutaj mamy Columbian River. Mamy most, długi most. A co ciekawego jest w tym, to że ten most jest drugim najdłuższym na świecie mostem kratowym. Ma ponad 300 metrów. Jeszcze co ciekawe, pierwszy na świecie jest w Nagasaki, czyli w mieście, na którym spuszczono bombę atomową. Tutaj mamy wir. Oregon cały jest też stanem, w którym macie 0% podatku od sprzedaży. 0% podatku od sprzedaży. Bardzo malownicze domy są w Astorii. Zobaczcie na to. Tam chyba każdy kolor tęczy. Patrz, ile tam ludzi stoi. Czyli będę tam mieszkać. Patrzyłem sobie, goś tam to kupił za ileś tam milionów ten dom. Ale mieszka w Kansas. Aha, to jeszcze gorzej zrobił. Nie no, kupił, bo to jest, wiesz, z filmu, nie? Ale głodzinę by przepoczyć. Jabłuszka? I to jest ten biały dom, tak? Chyba tam. Tutaj był taki dzień, jak była jakaś tam rocznica i tam z 1300 osób chyba się waliło tutaj w jednym momencie. O tu? Poznato. Współczuję tym, co mieszkają w tych domach. Dobra, pokaż. To jest smutne, nie? Jak ci ludzie mają po prostu zniszczone życie, kurde, swoje, ten. Przez to, że ten, ludzie po prostu cały czas tutaj chodzą, tutaj, żeby zobaczyć dom z filmu. Ktoś jeszcze ma wszystko pozasłaniane. Dobra. Żegnaj Astorio.
Witaj Oregonie i witajcie ciekawostki. Co ciekawe, w Oregonie znajduje się największy organizm na całym świecie, który pokrywa aż 6,5 km i waży około 7,5 ton. Jest nim grzyb. Oregon, jako jedyny stan w całej Ameryce, ma swój stanowy orzech. Wow, powiedz mi coś więcej, Mateusz. Tyle wiem, nazywa się Oregon Hazelnut. Oh my god, smakuje jak oregano, czy nie? Idziemy dalej. Czy wiesz, że Oregon jest miejscem, jest stanem, który ma najgłębszy kanion w całej Ameryce Północnej? Głębszy o 600 metrów od Grand Canyonu. Ogólnie ma 2,5 km głębokości, tylko że w to wpisuje się głębokość rzeki jeszcze, która płynie przez ten obóz. Oregon ma również Crater Lake, który jest najgłębszym w całych Stanach Zjednoczonych jeziorem. Ma ponad 600 metrów głębokości. No, a Portland, który jest stolicą Oregonu, to miasto... Nie, no przepraszam, to nie jest stolica Oregonu, ale to jest największe, bo w Stanach jest tak, że największe miasta nie muszą być stolicami, w sensie, no, nawet jak widzicie Waszyngton, stolica całych Stanów Zjednoczonych, Salem to jest stolica Oregonu, ale Portland to jest największe miasto tutaj i na wyglądzie Portland, na podstawie tego miasta zbudowano miasto w uniwersum Simpsonów. That's what's up. Coś, co jest jeszcze ciekawe, to Portland jest miejscem z największą ilością strip clubów w całych Stanach. I ma najwięcej browarów, ponad 60. I wreszcie zaczynasz gadać do rzeczy. Wiesz. No, bo byliśmy w Seattle i tam jest ponad 70 browarów, ale to jest z całego stanu. Idziemy teraz na Cannon Beach, gdzie zobaczymy Haystack Rock. Co to jest Haystack Rock? Haystack Rock to jest skała monolityczna, położona na wybrzeżu i jest to trzecia na świecie pod względem wielkości taka struktura. Ciekawostka, w Portland, a nie Oregon, na Uniwersytecie w Portlandzie przez studenta został stworzony znak Nike'a w 71. Wiesz, ile dostała? Wiem, ile dostał. Ile? Pewnie mniej niż 100 baksów. Ile? No mniej niż 100 baksów. Ile? 50 baksów. 3 dychy. Wiem, ale później i tak Nike'a ten, no później mu odpłaciło i po prostu mu dało share stacks w Nike'u i on ma gdzieś, wydaje mi się, że coś dobrą ponad Majkę teraz, nie więcej. Dzisiaj był jakiś, nie wiem, zjazd tych samochodów i akurat teraz jadą zwykłe. Super. Problem podczas podróży jest taki, jak cały czas jedziecie, że niby trzeba się bardzo nawadniać, no ale jak się bardzo nawadniasz, to często sikasz, nie chcę się teraz zaczynać na siku, więc... Chłopaki nas opuścili znowu. Są szybcy. Nie tak jak ty, Mateusz. Czekaj, jeszcze jedna rzecz. Oho, nie, to już nie. Yeah, we came from Poland actually. From yeah, we drive from Poland. And right now we are on a tour around the United States. Yeah, yeah. Bardzo miła kobitka z Teksasu. Czyli też wydaje mi się, że z zadupia. Zobaczymy jak są z Teksasem. Każdy była zafascynowana tym, że jesteśmy z Polski. Była zafascynowana moim angielskim, wiesz, to jest ta różnica. A tu była bardzo miłą kobietą. No bardzo wyrozumiała. Się skończy sunset nasz, no to trzeba iść na sunset. No to muszą być astronomiczne ceny tych mieszkań, tu, czyli tych domów tutaj. Ale to bydle jest. Tego jest ile ludzi. Pamiętajcie, że tu są rekiny, nie? Szeroka plaża, kładzikiem tu się przejechać i te piękne domy. W ogóle jak morze jest daleko, to jest tu. A co to za plaża? Tak zimno? No, to nie wiem. Gorzej niż montanie? Pomochaj, bo to może być płyn chłodniczy. Dziwne. O, chłodniczo pachnie, no. Ej, pachnie jak maga. No, dokładnie. Pińsko. Dobra, sprawdzamy, czy woda jest... Dobra, ciepło jest.
No. Dobra jest, no, na pewno. Dawaj ta tędy, przejdziemy tam, ło. Uważaj na rekiny. Jak tam fale przywalają. Ciekawe, jak daleko są od nas rekiny na przykład, nie? A widzisz, no pięknie tu. Ulubionego wycierałeś. Hej! Alicia! O! Alicia! Z tego. Alicia? I... Wycierałem. Aj. Polska! Napisz, byłem tutaj. Lisy. Oj, to K takie. A! Pięknie. No prześlicznie, nie? Ale dalej, to jest tylko miejsce takie do odwiedzenia. Ciężko do mieszkania, nie? Jest dużo teraz wahań do tego, czy wchodzimy do wody, czy nie. No bo ocean nie należy do najcieplejszych. Ale czego się nie robi dla swojego zdrowia? Dlatego piję alkohol sobie, nie? Nie robię. O Jezu, no już wyrywa, no masakra. To już spieprzymy mu podryw, co? Ja lubię to. Angielsku mówi. Nie gadaj. Hey, my name is Jacob. I'm a friend of Matthew. Hey. 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 What? You wanna sniff it? Are you off of home? Yeah. Nice. Cool. With your rock. Yeah, and with this, you move camera down. Yeah. So it looks very nice. That is so cool. Czy co, wchodzimy? Jakby samochód stał tu, na luzie. Guys, słuchajcie, drownik the best. Chyba zimniejsza jeszcze niż w tym jeziorze. Pół zimniejsza. Uciekamy stamtąd. Zimno mi wstyd. Lecimy. Żegnaj Cannon Beach. Nie wiem jak to się stało, ale już się w tobie zakochałem. Słuchajcie, jedliśmy w bardzo wielu fast foodach tutaj i jak na razie Arby's chyba top, co? Nie wiem. Macie serio, musimy podejść. Dobra, wypierdę. Arby's jest top. Ten, gdzie on jest? Tu. Ten slider Buffalo Chicken the best. The best. Baby, come back! Tutaj masz te dwa for seven, tego nie wolno brać. Tego nie, a tego tak, dobry. Recommendation. Chicken sandwich. Chicken sandwich. Big game burger, the best. Słuchajcie guys. Jedziemy sobie i dzisiaj jest 10 dzień, mija. Mija to również 10 tysięcy kilometrów na liczniku, czyli tak około 1000 codziennie. Czyli no dwa dni temu już byśmy byli w Polsce, z Nowego Jorku. Zmierzamy teraz do Redwood National Park, ale to już z tego. Ale na odcinku zapraszamy na kolejne atrakcje. Słuchajcie guys, jeśli myślicie, że macie do dupy robotę, to shout out Sky. Słuchajcie, tego tutaj nie widać za bardzo jeszcze, bo jest na noc. Dojechaliśmy o prawie 5:00, ale drzewa są humongous. W ogóle nie czuję się, jakbym po ziemi jechał, w jakiejś innej planecie.